Przyszedłem na nocne Karlowe Wary, ale oświetlenia tu za dużo nie będzie. To hotel tylko, tutaj wszędzie jest tylko reklamy, więc szału nie ma. Karlowe tętnią życiem, jest 21:43. Muszę powiedzieć, że tak, że jeździ tu też autobus nocny. Ostatni autobus, którym dzisiaj wrócę, bo robi się chłodno, a ja jestem ubierany letnie. Ostatni autobus 22:40 tam do mojego hotelu na górę, a później jest 23:24, 23 tam chyba 40 i kolejne jest tam o 1:00 i później o 3:00, no i później 4:00 chyba. I od 5:00 zaczynamy jeździć normalne, także no muszę powiedzieć, że jest bardzo fajnie z komunikacją w Karlowych Warach. To jest jedyny budynek, który jest w miarę oświetlony. No ale Karlowe Wary to jest miasto bez dymu, więc też nie powinni za dużo prądu generować, bo ktoś musi to węgiel spalić 20 km stąd, żeby tutaj było bez dymu. A poszczególne knajpy są fajnie oświetlone. Tutaj jest posadzenie już Szwajka. I tu jest Szwajk. U nas pomnik Szwajka jest w dwóch miejscach. W Przemyślu, tak? I kurczę, byłem tam i zapomniałem, i w Sanoku. Ta by tu oszalała. Tu jest taki wybór torebek, torebunieczek, że ona by chyba nie dała rady. Po prostu jest 22, to jest cały czas otwarte. To jest jakaś masakra. Dobrze, że żadanki nie ma, bo do mnie stąd nie wyciągną. Jest tak ładnie podświetlone. Jakieś takie niebieskie lampki. A zdjęć robić nie będę, ponieważ zdjęcia nocne są do niczego. Jutro wybieram się na sesję zdjęciową tutaj. O, moje ulubione miejsce. Po to miejsce przyjechałem, właśnie ten widok. Z tym, że oczywiście teraz tu już jest trochę. O, ten budynek zmienił właśnie kolory i podświetla się na inne kolory. Był niebieski, jest czerwony, ale to kręcę tylko dla Danki. Bo jest 18 stopni. Fajnie, że w nocy jest tylko 12. Więc da się jakoś spać. Szkoda, że nie przyjechała, no ale to jest jej wybór. Śmierć prawie udała, żeby tylko nie jechać i nie wydać. Ale myślę, że w 2000 byśmy się nie zmieścili za osobę. Na pewno nie. Znaczy ja się mieszczę, ale no z Danką raczej nie. Bym chciała wszystkiego spróbować, bo ona nigdy nie była w Czechach. Znowu zmienił kolor ten hotel. I to jest jedyna fajna oświetlona rzecz. Dobra, to w ogóle chyba ten film skasuje, bo to bez sensu w ogóle jest. Tu w ogóle woda, temperatura wody w tych jest 9 źródeł. Zaczyna się od 30 stopni, ona jest praktycznie zimna. Poprzez tam 42, 50 ileś, 64 piłem, 72 już mi zamknęli, bo to jest tylko do 19. Bo to są krany w środku, w pijalni. Jutro spróbuję te 72 stopnie. Ale te 64 to już parzy. O, i to są wszystkie takie kraniki, z których spokojnie można pić wodę. I tutaj leci ta właśnie woda. O, tu jest, o kurczę, tu jest 58 stopni. O, proszę. Takie niepozorne źródełeczko na terenie, na deptaczku, a tu jest 58 stopni. A tu jest ten piękny budynek. Może dam mu się zrobić zdjęcie? Nie, to bez sensu, tak mi do tych zdjęć nie wrzucą. Szkoda prądu. To jest 22:17. Czyli autobus mam dokładnie co 20 minut. Ostatni, który jedzie. Zwykły, później są nocne, że nocy nie czekam, bo
szkoda mi czasu, po co mi, a tutaj tak nie ma nic ładnego. Zdjęć tu się nie da zrobić ładnych, więc to jest bez sensu. Chyba najbardziej nieładnie oświetlony Grand Hotel Pub. Pup. Jak by to powiedział po polsku? Pup. No i ten Jezus u góry. Ten Jezus. Tam jest stacja dolna kolejki Diana. Muszę jutro nią wjechać. Kurczę, ona to jest pierwsza kolejka, która ma w połowie gdzieś tam stację na takiego jelonka. Mam nadzieję, że to jest ten jelonek, który stoi na skale i będę mógł mu zrobić zdjęcie. I że będę mógł wysiąść i później dalej wsiąść. Z filmu innego. Czy dałem radę się wysiąść i wsiąść? Jezus. No, trochę się rozmazuje. No niestety kamera już nie ogarnia w nocy. Dobra, wracam na przystanek, będę tu już tutaj. No ale ten Grand Hotel, no to jest moc. W kolei to kosztuje nocleg. Z ciekawości się sprawdza, ale myślę, że dużo. Dobra, ruszamy dzisiaj Dianą do góry. Jedziemy. Aha. Tak to wygląda, można siedzieć. Nie,
tutaj. Powiem jedno, ja tak zdrowym podjazdem to nie jechałem nigdy. Nogi mi się trzęsą, ci co mnie znają wiedzą, że ja takich zabawek nienawidzę, ale no niestety muszę z nich korzystać. Widok piękny. Nie wiem, czy ja zjadę z powrotem w dół, no jest masakra. To idzie po ścianie do góry. No i widocznie trochę słaba. Restauracja Dianowicz jeszcze zamknięta. W sumie 9 rano. Specjalnie tak wcześnie przyjechałem, żeby nie było tłumów, a po drugie za chwilę będzie tak mocne słońce, że będzie masakra. Dobra, jadę do góry na tą wieżę. Jesteśmy na Dianie, 556 metrów. Ja muszę jeszcze tego Jelonka. To chyba będę musiał zejść, te 8.0. Nie, zjadę jedną stację i tam na Jelonku sobie na Dianę. Jest oczywiście winda na Dianę, ale wystarczy mi już atrakcji z tym wjazdem, a jeszcze się w windzie nie dam zamknąć na jakiejś górze ze wzgórza Diany. Tam jest ta elektrownia, która produkuje pewnie prąd dla Karlowych Warów, które są bez dymu. Z dymem są ci tam dalej mieszkają. Jest moja cerkiew. Piękna. Idę właśnie do niej zaraz po zjeździe. O, przepraszam. Piękny jest. Na wzgórza Diany. No tu jest zdecydowanie ładnie, tu jest górski klimat. Piękny. Chcesz napić? Mam. Panon. Liny ruszyły, więc wagoniki jadą. Tu jest rozjazd, czyli na stacji Jeleń. A ja czekam, jak przejadą i idę zdobyć tego wagonik. Nie wiem, to telefon tego nie pokaże, ale tu jest naprawdę stromo. To taką stromizną też się nie podjeżdżałem. Myślałem, że w Szczyrku jest stromo. Bo tam też się jedzie po ścianie, ale to, co tutaj jest, to jest w ogóle... Jedzie Diana. Pierwsza kolejka, którą jechałem, która ma stację pośrednią. Że jeżeli ja wchodziłem tutaj na tą górę, skok jelenia po ten krzyż 1711-2000, a gdzieś widziałem jelonka, chyba że gdzieś tu jest ten jelonek niżej, może tak być,
ale widok stąd już jest ładny na Karlowe Wary. Wręcz bym powiedział, że piękny. O, tam u góry byłem. No tu zdecydowanie w tej chwili najładniejszy widok na Karlowe Wary. Gdzie ja mieszkam? Gdzie ja mieszkam? Gdzie jest kościół ten biały? A tam. Czyli ja mieszkam gdzieś o tu. Tu? Tu góry, tak, dokładnie, gdzieś o tu. Szedłem po to, żeby i tak nie zrobić ładnego zdjęcia, bo się nie da, to widzę, że to zdjęcie, które mu robili, to raczej z drona, albo ktoś u góry siedział z telefonem. I to jest ten jeleni skok. No ja już teraz do kolejki nie wrócę, bo jestem praktycznie w Karlowych Warach na dole. No muszę powiedzieć, że trochę się zawiodłem. Myślałem, że będę mógł się przymierzyć, zrobić jakieś ładne zdjęcie, bo po to tu szedłem. A tu nic. Oj wy kamzyjski, kamzyjski. Pewnie tego nawet nie widać. Pewnie tam był jakiś fotograf na tej skale i mu strzelił fotkę aparatem zwykłym. Ten sam, co wczoraj widziałem, nie, ten jest większy. Ależ cudo! Ostatnie ujęcie, tam od strony hotelu jest zamknięte, na teren nie da się wejść niestety, żeby trochę lepsze ujęcie zrobić. Tu niżej jest posesja, w której można było zrobić idealne zdjęcie, ale jest zamknięte jak zwykle. Jestem na Becherowka plac, bo tu można kupić becherowki. Dom Becherowki. Pani chyba turystka, tyle. Czyli na pewno. Miejsce często przejeżdżam autobusem, bo tu idzie autobus do mnie. No i teraz są dopiero te kamienice doświetlone. No są przecudo. I tak jest całe Karlowe Wary. Wszędzie, gdzie nie skręcisz, jest pięknie. Coś pięknie, kurczę, czereśnie mi chyba się wylewają na plecy. No to jest, kurczę, coś pięknego, no brak słów, brak słów.